Ze strefy hotelowej Babaro przejechaliśmy do przystani w Bayahibe, by wypłynąć stąd katamaranem w rejs na wyspę Saona. Serwowane bez ograniczeń piwo i drinki pozwalają przyjemnie spędzić czas. Obsługa łodzi zachęca do aktywności tanecznej. Po drodze zatrzymujemy się na naturalnym kąpielisku w miejscu, gdzie jest stosunkowo płytko i chętni mogą zażyć kąpieli. Przypływa w to miejsce wiele innych łodzi i w wodzie robi się wręcz tłoczno. Drinki są serwowane nie tylko na łodziach. Można skorzystać z takiego oto pływającego barku. Dopływamy do wyspy Saona. Wyspa ma 110 km kwadratowych i należy do Parku Narodowego Kotu Banama, znanego także jako Park del Este. Saona jest jedną z najczęściej odwiedzanych dominikańskich wysp. Łodzie przywożą tu około 2,5 tysiąca turystów dziennie, czyli 900 tysięcy rocznie. Plaża Abanico, jedna z wielu plaż na wyspie. Pobyt na wyspie z reguły nie przekracza 4 godzin. Turyści zażywają kąpieli morskiej i słonecznej. W ramach all inclusive zjadają posiłek, wypijają kilka drinków i wracają łodzią, którą przypłynęli.
Ze względu na obszar chroniony, na wyspie nie wolno budować hoteli i są tu tylko dwie niewielkie miejscowości – Manohuan i Katuano. Przyszła pora na powrót i opuściliśmy ten rajski zakątek, jakim jest wyspa Saona. A na katamaranie panuje znakomity nastrój i trwa dobra zabawa. Późnym popołudniem dopływamy do portu Bayahibe, skąd wypłynęliśmy wczesnym rankiem.